Dojechaliśmy do szpitala. Basia się zgłosiła na coroczny przegląd techniczny. Nie z własnej woli. Jak nie, nie, nie. Tutaj, nie. Bo na ten, no, tu będą otwierać zasuwak, muszę i przyjść, będą otwierać, sprawdzać, czy serce się przyjęło, czy nie przyjęło. Także będą zaglądali, czy się wszystko przyjęło. Jak będzie trzeba dłużej zostać, to tutaj przyniesiemy PlayStation, bo telewizor jest, to będziemy grać. Jest tak, czy nie? Nie, a tak szczerze mówiąc, to tylko ten katedra, czy jak się tam nazywa, przez pachwinę wejdą do serca, żeby zobaczyć, czy tam wszystko jest. To serce po roku czasu, taka kontrola standardowa, także powinno być wszystko dobrze. Basia już wszystko pooglądała, co i jak jest, tak? Czy wszystko działa, co jest po szafkach, czy posprzątane i tak dalej. Widzicie, ja już nagrałem shorta, ale to możecie nie obejrzeć, to wam pokażę jeszcze ciekawostkę, jak wygląda kibelek tutaj, zobaczcie. Bo to jest naprawdę ciekawostka. Co to za szafa tutaj jest? Kibel jak kibel, no ale no ładnie, czyściutko oczywiście, nie? Zobacz, to mi się zastanawiał, jak tu cholera wodę spuścić? To było moje pierwsze pytanie. O. I tu jakiś pisze, Euromat Pro Spielberite i tak dalej, że roczny przegląd. O, to chyba dla Ciebie roczny przegląd. No, proszę program wybrać, jaki chcecie. No, gdzie? Do spuszczenia wody? Nie, spuszcza się wodę tutaj, a tutaj to jest zmywarka. Zmywarka na te takie baseny, nie baseny, jak się kaczki i tak dalej, taka ciekawostka. To co masz? Nie pójdę tam zmywarki. Tak, żeby sprawy nie doszło, to jest zmywarkę, zmywarkę jej wstawili. Zobacz, ile tutaj urządzeń, ile tego wszystkiego. Ale ładnie, łóżeczko nowe, nowe przysłali, zobaczcie, o, tu będziemy mogli ją... Pobawić się tym bzi, 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 bzi. Katapulta jest? Proszę? Katapulta jest. O, tu jest pilota. Ja bym potrzebowała pomoc wezwać, też do łóżka telefon. Ja bym sobie chciała zadzwonić do męża i go trochę nerwować. Tutaj jest telewizor, można sobie tutaj włączyć, o, telewizor nie stanął. Sala oczywiście pojedyncza, bo to jest klinika. To jest według statystyk najlepsza klinika na świecie. Jest tak? Tak jest. Tak. Tam się jakaś klinika na Florydzie jeszcze tam ściga, także raz jest ta lepsza, raz jest ta, ale ta jest najlepsza. Dokładnie tak. Także tak to jest. Piękna klinika, stary budynek. Tutaj rok temu Basia dostała nowe serce. Nie. Dobra. Pozdrawiamy Was ze szpitala. Jak jesteście zainteresowani, słuchajcie, to ja mam bardzo dużo filmów, jak to wszystko wygląda, jak po transplantacji to wyglądało, jak mam taki film nagrany, dosyć taki łamiący serduszka, wyciskacz łez, abyście chcieli zobaczyć, jak dostaliśmy informację, jak dostałem informację w dniu przeszczepu, jak Basia miała dostać. To taki film jest naprawdę emocjonujący. Jeżeli jesteście takimi rzeczami zainteresowani tutaj na kanale motoryzacyjnym, to piszcie mi w komentarzach, to no, puszczę. No to już rok minął, można puścić, tak. No i muszę się wyłączyć, bo Basia zacznie płakać, bo już widzę, że świeczki w oczach, to grubo jest. Już płacze. I wystarczy tylko powiedzieć, uwaga, będzie płakać. I ona płacze. To jest pierwsza płaczka Rzeczpospolitej. Górniaczka się może od Ciebie uczyć. Patrz, Pani Górniak, proszę, są łzy, są. Jest autentyk. Nieprawdziwie zagrane, nie? Tak jest, to ze szczęścia. Czym ta się ciepło? Hej! Trzymajcie się.